Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i ten wstęp dogrywam drugi raz, bo chciałam wam po prostu wszystko razem już streścić, co się będzie dzisiaj działo, bo było małe zamieszanie. Nagrałam dla was trening skokowy i Dawid troszkę nie podołał z nagrywaniem i było niewiele materiału z treningu, także postanowiłam, że bonusowo dorzucę wam jeszcze mój drugi trening z kolejnego dnia, gdzie jeździłam, uwaga, uwaga, na hali. Bo w stajni, w której jeżdżę i w której też dzierżawię hałankę, jest już hala, także nie pada nam na głowę. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, jak wygląda hala właśnie w środku, jak wyglądała moja jazda. Nie mogę się doczekać, żeby wszystko wam pokazać. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałam poruszyć, bo jak możecie zobaczyć, zbliżamy się już do 50 tysięcy subskrypcji, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo wam dziękuję. To nie była łatwa droga i bardzo się cieszę, że jesteście tu ze mną i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. I mam dla was wymyślony super filmik specjalny, także koniecznie zostawicie subskrypcję i jak najszybciej dobijamy 50 tysięcy, żebym mogła go wam nagrać i udostępnić oczywiście. A teraz przechodzimy już do stajni. I zaczynamy sobie od treningu skokowego. Tutaj macie moje rozkusowanie. Później zaczęłyśmy sobie już najeżdżać drążki z jednej oraz z drugiej strony. Rozgalopowanie i lecimy już ze skokami. No i tutaj już zaczynamy pierwsze rozgrzewkowe skoki. Tutaj najeżdżałyśmy sobie czarną stacjonatę na lewo i później na okser. Wszystkie odskoki nam na szczęście pasowały i powiem wam szczerze, że naprawdę coraz lepiej zgrywam się z hałanką i coraz lepsze mamy te dojazdy, także jestem z nas naprawdę bardzo dumna. Tutaj zaczęłyśmy już jechać cały parkour i jak będziecie mogli zobaczyć w dalszej części, Dawid miał małe problemy z nagrywaniem, dlatego kilku skoków po prostu wam nie wrzuciłam, bo totalnie nic nie było widać, albo było widać tylko nogi, więc było to totalnie bez sensu, więc to co udało się uratować, to możecie zobaczyć. Dzisiejszy trening był naprawdę super i bardzo żałuję, że nie wszystkie skoki udało się nagrać, bo przejechałam dzisiaj mój najdłuższy parkour w życiu, więc bardzo żałuję, że nie mogliście tego zobaczyć, ale mam nadzieję, że to nadgonicie i mam świetny pomysł na któryś z kolejnych filmów, bo planuję wam nagrać skoki z GoPro, dajcie znać co o tym sądzicie, ja uważam, że będzie to naprawdę coś super. Tutaj już zadowolone po treningu wracamy sobie na stajnię i bierzemy się oczywiście za rozsiodłanie konisia w pierwszej kolejności. Taki jeszcze szybki update moich strzemion, powiem wam szczerze, że jestem na maksa zadowolona. Mam już je chyba z miesiąc czasu, tak mi się wydaje i naprawdę super się sprawują. Jestem z nich mega zadowolona, zarówno na płasko, jak i na skokach sprawują się idealnie, więc jeśli chcielibyście sobie takie sprawić, to zostawiam wam tutaj kodzik rabatowy, możecie sobie korzystać i znajdziecie je oczywiście w sklepie z dzieckim Horse & Pony. Ej, patrz, Krystalina ja ten. Ej, Krystalinka. Dajcie znać w komentarzach, czy wychodzicie nogi swoim konikom, bądź konikom, na których jeździcie i czy chodzicie je wodą, czy właśnie takimi specjalnymi żelami. Po skoczkach chodzimy oczywiście nóżki hałance tym Ice Blue od Karen Day & Martin z Horse & Pony. Także naciskam troszkę, on w ogóle mega ładnie pachnie miętą. Wyciskam troszkę, patrzcie jaką ma fajną konsystencję i ładny kolorek i wcieramy. Tutaj przywiozłam oczywiście Havanosowi paluchy i postanowiłam, że podzielę się jednym z Sarą, bo też miały dzisiaj super skoczki, więc dałam jednego Cremonisi. No i oczywiście Hawanka tutaj już wyczuła i Dawid wybrał jednego z nich. I uwaga, uwaga, możecie teraz zgadywać, którego wybrał. I jest to... nic innego jak słonik oczywiście. Stajnie teraz. Thank you.
Tak się skrada. Dostanie słonia, bo... Słonia? Czemu? Też ma taką trąbę. Dobra, to Hawanus dostaje słonika od Candy, proszę bardzo. No gdzieś. A wy pamiętajcie, że z kodem koniurka 10, minus 10% zniżki na zakupki, także możecie sobie, kochani, korzystać i wszystkie moje kody rabatowe oczywiście standardowo znajdziecie w opisie poniżej. Psikamy jeszcze grzywę i ogonek tą odżywką z Horseline i jej ładnie uczeszamy, żeby miała piękną grzywę i ogonek po treningu. Konik ogarnięty, więc teraz przechodzimy do kolejnego dnia, czyli do treningu na hali. No i możecie zobaczyć halę w całej okazałości, jestem naprawdę przeszczęśliwa, że w końcu jest, bo w końcu żadna pogoda nie jest nam straszna, nie pada nam na głowę, jest naprawdę super. A dzisiaj miałyśmy trening ujeżdżeniowy, bardzo skupiłyśmy się na tym, żebym w końcu nauczyła się jeździć w ustawieniu, żebym Hawankę trochę do tego ustawienia zaczęła zapraszać. Cały czas się tego uczę i jest to jeszcze dla mnie ciężkie, ale cały czas idziemy do przodu, także myślę, że niedługo to wszystko ogarniemy. Oprócz tego skupiłyśmy się również na przejściach kus stój oraz galop wstęp i z tym miałyśmy na poprzedniej jeździe jeszcze przed tymi skokami całkiem spory problem, a dzisiaj naprawdę spoko to wychodziło, także byłam naprawdę bardzo zadowolona. Przejścia robiłyśmy sobie na przekątnych, także możecie teraz to wszystko oczywiście zobaczyć. Cały trening oceniam na łapkę w górę na 10, także jeśli zostawicie 2000 łapek do góry, to robimy 24H na hali. A teraz przechodzimy już do stajni. Zanim zjedzicie mnie za to, że mam założony źle kask, to usprawiedliłam się od razu, że po prostu wietrzyłam sobie czoło po treningu. Tutaj oczywiście mój osobisty szofer dostaje strzemiona do podtrzymania, bo ja akurat zabieram do domu, no i ściągam siodełko. Potem oczywiście ogarnęłam Hawankę do końca, spsikałam ją na owady i poszła już sobie na padoczek z innymi konisiami. Może wygląda? Dobra, jesteśmy już po wszystkim w autku. No i mi trening w sumie bardzo się podobał. Nie był on może jednym z moich najlepszych, ale był spoko. Ja też widzę w sumie, że fajnie się zaczynamy z Hawanką zgrywać, bo te dojazdy są już coraz lepsze, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Możecie wy ocenić mój progres, bo ja szczerze mówiąc widzę po sobie bardzo dużą różnicę. Po tym jak wstawiałam moje filmy, nawet te ileś tam miesięcy, miesiąc, dwa miesiące temu, a teraz jest naprawdę duża różnica, także jestem dumna, bo naprawdę kupę pracy w to wkładam i widać rezultaty. Dajcie znać, jak wam się podobał odcinek na dole, zostawiajcie koniecznie łapki w górę i subskrypcję. A na dzisiaj to tyle i kochani, do następnego. Sprouts, do you feel me?